Przez dwa lipcowe tygodnie w Szpitalu Powiatowym w Brodnicy odbywali praktyki studenci kierunku lekarskiego Koła Naukowego przy pierwszej katedrze i klinice kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tempo 85 na minutę to też nie jest. Zajęcia prowadzone były w ramach obozu naukowego pod kierunkiem pochodzącego z Brodnicy kardiologa profesora Pawła Balsama. Przyszli kardiolodzy brali udział w wykładach naukowych i zdobywali wiedzę praktyczną w bezpośrednim kontakcie z pacjentami. To już szósta edycja naszego obozu, który organizujemy dla studentów Koła Naukowego przy Klinice Kardiologii. Organizujemy co roku, bo co roku mamy nowych studentów. Ci, którzy są na szóstym roku, odchodzą, zaczynają być stażystami, lekarzami, zaczynają swoją pracę, a w to miejsce przychodzą młodsi na czwartym, piątym roku, którzy też wymagają właśnie praktyk wakacyjnych. I zawsze chcemy, żeby te praktyki odbywały się poza szpitalami klinicznymi, żeby lekarz, który zacznie pracę w przyszłości, też wiedział, jak wygląda medycyna w całej Polsce, jacy są pacjenci, z jakimi problemami trafiają, żeby później, jak zaczną pracę, potrafili sobie poradzić z tymi problemami. My jesteśmy zachwyceni współpracą ze szpitalem, z dyrekcją szpitala, z paniami pielęgniarkami, tutaj naczelną pielęgniarką, również epidemiologiczną, ale ze całym zespołem. Bo studenci są bardzo mile przywitani i mogą tak naprawdę korzystać z całej infrastruktury szpitala, a jak patrząc na różne szpitale powiatowe, a mam z nimi doświadczenie, to naprawdę Brodnicki Szpital nie ma się czego wstydzić, tak? Także ta infrastruktura jest bardzo dobrze rozwinięta, pacjenci mają dobre warunki, a też studenci mają dobre warunki do tego, żeby się uczyć. Jesteśmy tutaj 20-osobową grupą najaktywniejszych studentów naszego koła. W tym roku pod opieką właśnie opiekuna naszego koła, pana profesora Pawła Balsama, pod opieką pana doktora Michała Pelera. Gościmy wielu pracowników naszej kliniki, docenta Kołtowskiego, docent Gąsecką i wielu innych. Jest to kolejne spotkanie, widzimy się w Brodnicy po raz kolejny, ja jestem już po raz drugi. Jest to kontynuacja tradycji już pewnego rodzaju zainicjowanej kilka lat temu wspólnych spotkań, które służą integracji, służą wymianie doświadczeń, zdobywaniu wiedzy klinicznej przede wszystkim, która na pewno przyda się nam w przyszłej praktyce młodych lekarzy. Jest to bardzo dobrze wyposażona placówka jak na szpital powiatowy i myślę bardzo istotny element kształcenia dla nas, takiego kształcenia w warunkach nieakademickich, innego niż mamy na co dzień w naszej placówce. Także kadra lekarska tutaj stara się pomagać nam w nauce, tak naprawdę tej trudnej na początku praktyki. Lekarze są bardzo otwarci, chętni, skorzy do pomocy. Jest tu wielu wybitnych specjalistów, od których możemy się uczyć. Także nie tylko praktycznych rzeczy pod kątem na przykład diagnozowania czy samego badania, ale również podejścia do pacjenta, które jest bardzo ważne. Także tutaj mam okazję wspólnie ze studentami spędzić dwa tygodnie zajmując się pacjentami w obrębie szpitala powiatowego. To, co jest dla mnie niesamowite i myślę, że dla studentów również, że mają oni możliwość pełnego kontaktu z pacjentami, z zapoznaniem się z opieką nad pacjentami, zarówno w warunkach SOR-u, czyli właściwie takiej opieki jeszcze, można powiedzieć, że przedszpitalnej, czy takiej wczesnej opieki szpitalnej, a następnie też mogą monitorować i dalej obserwować tych pacjentów w warunkach oddziału chorób wewnętrznych. Studenci mają dostęp do najnowszego sprzętu, który jest tutaj w szpitalu. Oczywiście przede wszystkim z tego sprzętu korzystają pacjenci, ale myślę, że to też bardzo dobrze pokazuje, że mimo że jest to szpital mniejszy, to nie odbiega w zakresie sprzętu od szpitali w większych ośrodkach. Także tutaj studenci przede wszystkim muszą wykorzystać swoją wiedzę i nie napotykają żadnych problemów z zakresu dostępności do najnowszego sprzętu i najnowszych metod diagnostyki. Tu obydwie strony korzystają. My korzystamy z ich wiedzy, oni mają tą nową wiedzę, taką współczesną już medyczną. Natomiast oni uczą się od nas klasyki. Wymieniamy się, są na wszystkich oddziałach. Dzielimy, to jest ponad 20 osób, dzielimy tą ilość studentów na poszczególne oddziały po to, żeby czasami nie wstrzymać procesów leczniczych. My rocznie kształcimy w tej chwili już około 200 osób, w tym roku przekroczymy pewnie 200 osób. Współpracujemy z ponad 20 uczelniami
Także nie jest to dla nas nowość, natomiast to jest taka grupa specjalna, ponieważ to jest z Warszawski Uniwersytet Medyczny. Prowadzi tam grupę pan profesor Balsam, jest to brodniczanin, zapewne w większości znany, z którym mamy bardzo, bardzo dobre kontakty. Co więcej, to jest niezwykle ważne dla naszych pacjentów, ponieważ mamy szybki dostęp do miejsca udzielania świadczeń kardiologicznych, kardiochirurgicznych i nie musimy przebijać się przez te procesy biurokratyczne.